Wojna ta narodowa nie uznaje jej rozumu. Na pewno, no, tak na zdrowy chłopski rozum wydawałoby się, że jako jeden z tych ludzi, którzy ma, którzy mają swój elektorat w Prawie i Sprawiedliwości, jako człowiek, który cieszy się tam koncesją na rzecz ojca Tadeusza Rydzyka, no też jest raczej elementem tego rządu, który nie powinien zostać zrekonstruowany, ale mówię, w ostatnich dniach Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że potrafi zaskakiwać, więc kto wie, dzisiaj się prawie założyłem. O co? O właśnie o stanowisko resortowe. No tak, Antoniego Macierewicza i tak z początku byłem przekonany, że ten zakład pewnie bym wygrał, ale po tych informacjach, które gdzieś tam się w ciągu dnia pojawiały, już stwierdziłem, że może dobrze, że się nie założyłem, bo musiałbym się wykosztować dosyć mocno. Na... Po artykule w Fakcie Mikołaja Wójcika, który właśnie pisze o takim scenariuszu na razie, tak, ale w nowym rządzie w styczniu na pewno nie, bo nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o odwołaniu Antoniego Macierewicza. Dodam, że minister był gościem Sygnału Dnia i mówi dzisiaj, że bardzo się cieszy w związku z powołaniem nowego rządu, chociaż nie mówił nic więcej ani o godzinie, ani o terminie, ani o swojej roli w nowym rządzie. Wojciech Gramacki. Tak, toczy swoją wojnę z ministrem Macierewiczem, często powielając plotki Tomasza Piątkę jako fakty prawdziwe, więc tu by był ostrożny co do spekulacji faktu na temat przyszłości Antoniego Macierewicza, chociaż rzeczywiście o dymisji Antoniego Macierewicza mówi się od dłuższego czasu. W gronie polityków nowogrodzkiej pojawiła się taka informacja, że mógł zastąpić Michał Dworczyk. W otoczeniu ministra Macierewicza mówi się, że Michał Dworczyk co prawda bardzo by nie chciał jeszcze uważać za niegotowego do takiej roli, no ale jeżeli partia albo nakaże, to rzeczywiście takiej roli by się pewnie podjął. Byłaby to zmiana tak naprawdę pozorna, bo Michał Dworczyk kontynuowałby tak politykę Antoniego Macierewicza, będąc jego zaufanym człowiekiem, a jednocześnie człowiekiem, którego ceni i lubi Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda. Aczkolwiek rzeczywiście też nie spodziewałbym się tej zmiany Antoniego Macierewicza dzisiaj i raczej nie w grudniu, jeżeli już to w dalszej kolejności. I ja szczerze mówiąc nie widzę powodu, by Antoni Macierewicz musiał odchodzić z tego rządu, o ile uda się wyciszyć, załagodzić, zamknąć konflikt z prezydentem Andrzejem Dudą. To poczekajmy w takim razie na moment, aż ministrowie pojawią się w dużej sali Pałacu Prezydenckiego. 11 po 17 wciąż ich nie ma. Na razie nie wiemy dlaczego, poczekajmy. A czy panowie w tym czasie od czwartkowego wieczoru, a właściwie też od piątkowego, kiedy stało się to już oficjalne, zrozumieli panowie narrację Prawa i Sprawiedliwości i powody, dla których premier został dokonany? Bo Prawo i Sprawiedliwość, Beata Mazurek mówiła o tym, rzeczniczka partii, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby wyborcom tę zmianę wytłumaczyć. Jak to idzie panu zdaniem? No na razie idzie to chyba opornie, bo te argumenty o tym, że się moment dziejowy zmienił, że coś się tam za granicą zmieniło takiego, że nagle trzeba światowca w fotelu premiera, to wydaje się mało przekonujące. A jeżeli to rzeczywiście jest prawda i to motywowało Prawo i Sprawiedliwość, to przyznam szczerze, że jest to swego rodzaju przyznanie racji krytykom Prawa i Sprawiedliwości, że w kwestiach polityki zagranicznej, zwłaszcza w polityce europejskiej, zapędzili się w kozie róg i trzeba z tego koziego rogu się jakoś wyplątać i być może Mateusz Morawiecki byłby w stanie to zrobić. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo to chyba pozostanie na zawsze już tajemnicą Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższego otoczenia. Czemuż popularna przecież Beata Szydło w takim stylu musiała pożegnać się z fotelem premiera. Może za bardzo popularny, jak pisze Piotr Zaręba, publicysta w Tygodnika Sieci i Polski The Times. To też byłoby dość karkołomne ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo umówmy się, że Beata Szydło w czasie swojego premierowania i zyskiwania popularności wśród społeczeństwa raczej nie zbudowała wokół siebie jakiegoś zaplecza politycznego, które miałoby komukolwiek tam zagrozić na najwyższych stanowiskach w Prawie i Sprawiedliwości. Ale kto wie, no to te partyjne rozgrywki są tak skomplikowane czasami, że ciężko się rozeznać i nawet te logiczne argumenty nie zawsze mają rację bytu i nie zawsze ta logika jest niestety w tych partyjnych wojnach elementem, który decyduje o tym, co się dzieje. Wojciech Wybranowski, do pana przekonują i trafiają te argumenty Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej narracji tłumaczenia Polakom, co się stało? Ta narracja jest wzajemnie sprzeczna. Tak naprawdę słyszeliśmy i od pani Beaty Mazurek o silnej, odpowiedzialnym człowieku, który uporządkuje politykę zagraniczną. Z kolei z grona samego PiS-u płyną informacje o konfliktach w rządzie, które są pod wami bardzo silne i z którymi pani premier Beata Szydło sobie nie radziła. Tą narrację często spinowali ludzie Gowina, który o nim wspomniał, to jeden z głównych tak naprawdę maherów tej rekonstrukcji rządu. Człowiek, który wychodził na konferencję prasową i mówił o dobrej i wspaniałej Beacie Szydło, a jednocześnie wiemy, że na Nowogrodzki naciskał bardzo mocno, żeby zastąpić ją właśnie Morawieckim.
Ministrowie właśnie wchodzą już, tak, jest i minister Mariusz Błaszczak, i Antoni Macierewicz, i szef polskiej dyplomacji Witold Błaszczakowski, Zbigniew Ziobro w naszych pojęciach. Ziobro jest. Być może to tylko pozory, bo niektórzy wchodzili z delikatnym uśmiechem, chociaż takiego uśmiechu nie widzę. On właśnie, na twarzy Mariusza Błaszczaka widać delikatny uśmiech, ale Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, raczej zamyślony. Podobnie minister środowiska, minister rodziny, rolnictwa, edukacji, infrastruktury Andrzej Adamczyk, też raczej zamyślony. Ta procedura będzie przebiegała dosyć długo, jak pamiętamy, sprzed 2 lat. Przypomnę tylko, że w tej chwili będą takie uroczyste wyzwania za przysiężenie nowego premiera, który odbierze aktę powołania, złoży przysięgę, a potem tej przysięgi dokonają poszczególni ministrowie w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Będą i odbierać dokument i powołanie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, a potem składać przysięgę i podpisywać swój akt powołania do nowego rządu. Minister środowiska powiedział kiedyś na antenie Polskiego Radia, że to będzie już rekord, jeśli chodzi o Unię Europejską. Będzie 6 raz odwołany i 6 raz powoływany. No i dożył tej chwili, jak żartował w rozmowie z Polskim Radiem 24. No cóż, ja w ogóle mam takie wrażenie, obserwując to, co się dzieje wokół rekonstrukcji rządu, że Prawo i Sprawiedliwość troszkę się w tym wszystkim pogubiło, bo po pierwsze o rekonstrukcji rozmawiamy od 3 miesięcy i końca jej nie widać. Powołanie Mateusza Morawieckiego wcale nie kończy tego bolesnego procesu. Jeszcze z 2-3 miesiące, a kto wie, czy nie dłużej, będziemy dyskutować o tym, kto kogo zastąpi. Ta układanka... No miesiąc. No tak mówią, no pamiętamy w wrześniu czy w październiku, że też obiecywali w ciągu 2-3 tygodni rozprawić się z rekonstrukcją. PiS to więc... ci, że załatwi i zamknie sprawę tak naprawdę. No bo ile można? Ile można, nie jest korzystane dla PiS-u. Natomiast ja wejdę tylko w słowo, bo mówiliśmy o tej bardzo dobrej, dużej popularności pani premier Beaty Szydło i tak naprawdę o nieznanych powodach i odsunięcia z rządu. To, że ona zostaje wicepremierem w rządzie Morawieckiego, to wcale nie oznacza, że PiS nie zamierza i popularności, i rozpoznawalności wśród społeczeństwa konsumować. Tak naprawdę za chwileczkę zobaczymy, czy premier Morawiecki, nowy premier Morawiecki, będzie starał się ją odsunąć, wyciąć, sprowadzić ją do roli jakiejś takiej figurynki, która pojawia się tylko na posiedzeniach Rady Ministrów, i to będzie pokazywało też, że Beata Szydło padła w samym PiSie mocno w stanie łaski, czy raczej będzie starał się zrobić ją twarzą swojego rządu, czyli pokazywała, wysyłać ją na odcinek europejski, gdzie jest dobrze odbierana przez polityków europejskich, tych nierzeczliwych, lewicowych Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki miał zyskiwać tam przyjaciół za granicą, szczególnie nie wiem, czy akurat wysłanie na odcinek europejski Beaty Szydło jest najlepszy. Będzie uczestniczył w spotkaniach biznesowych, politycznych, natomiast tym, która robi taką, jest pozytywnie odbierana przez wielu polityków opozycyjnych, prawicowych, zachodnich, czy również w Stanach Zjednoczonych, jest właśnie Beata Szydło. Ale przez unijne komisarze także? To niekoniecznie, to tylko trzeba rozróżnić oficjalne spotkania, w których może występować kobieta wicepremier rządu na konferencji prasowej, pokazać twarz, tak jak PiS mówił, przedostanie się twarzą europejskiej kontrrewolucji, a inna rzecz to te kolorowe rozmowy polityków i komisarzy i urzędników brukselskich, w których uczestniczył Morawiecki. No cóż, ja raczej widziałbym rolę Beaty Szydło jako pielgrzymującej wicepremier po Polsce, spotykającej się z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości w różnych tam domach kultury, salach parafialnych i tam przekonywaniem do siebie i utwardzaniem tego elektoratu. Myślę, że salony europejskie to już nie dla Beaty Szydło. No, mówię, jeżeli... Ale zwróć uwagę, jak bardzo pozytywnie oceniali ją chociażby na przykład amerykańscy politycy. A co mieli mówić o wyrażę? I piszą, no, amerykańskie media. Cały czas mówimy o tych komentarzach półprywatnych, które się pojawiały na Twitterze, na portalach społecznościowych. A odbierano jako ten polityk, który mówi lewicowej Unii Europejskiej. To był polityk, który był dobrze odbierany w bardzo radykalnych ugrupowaniach prawicowych i wśród sympatyków tych ugrupowań. Każdy, kto nie jest lewicowcem, jest bardzo radykalny i bardzo prawicowy. I w tym świetle pewnie też pisze dla ciebie skarową prawicą. A dla mnie jest ugrupowaniem prawicowy pod względem społecznym. Nie będziemy teraz dyskutować o tym, kto jest prawicą. Partia republikańska, Stanów Zjednoczonych republikanie, którzy pozytywnie odbierali premier, czy to nie jest skrajna prawica. Ale to Tea Party raczej lubiła. Niekoniecznie. To jest nowy teren w Stanach, który rozszerzył się na całą Europę, dzięki Bogu. Na razie premier Beata Szydło znalazł swoje miejsce obok premiera Mateusza Morawieckiego i stoi między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem Piotrem Glińskim. Właściwie
właściwie nie zauważyłem żadnej nowej twarzy w tym rzędzie osób chodzących. Była jedna pani ubrana na niebiesko, ale nie wiem, czy to jest z obsługi Pałacu Prezydenckiego, czy też być może jest to nowe stanowisko ministra finansów albo ministra rozwoju. Nie zauważyłem też Jerzego Kwiecińskiego, który do tej pory był typowany na następcę Mateusza Morawieckiego w resorcie rozwoju właśnie, bo jest wiceministrem rozwoju. Z tego by wynikało, że Mateusz Morawiecki przez przynajmniej jeden miesiąc będzie i premierem, i ministrem rozwoju, i ministrem finansów. Super premier. Może to nie jest oczywiście takie złe. Czekamy też na prezydenta, marszałkowie Sejmu i Senatu już są. Widzę też Joachima Brudzińskiego jako wicemarszałka Sejmu. Są też wicemarszałkowie Senatu i czekamy tylko na prezydenta, aż powoła akt i powoła Mateusza Morawieckiego na nowego premiera. Warto zwrócić uwagę też chyba na to, że nominacja dla Morawieckiego paradoksalnie, ale wzmacnia też pozycję Andrzeja Dudy. Morawiecki i jakie są relacje między oboma panami? Bardzo dobre, bardzo ciepłe i to jest kolejnych 400-latków, którzy się świetnie rozumieją. Kowintek jak Morawiecki uchodził za tego jednego z tych, którzy mogą w przyszłości tworzyć obóz prezydencki. No i też są takie zgody na Nowogrodzkiej, że ponieważ stan zdrowia prezesa w ostatnim czasie nie był dobry, a wszyscy wiemy, że nie do końca informacje, które nas docierają, prawdę są w pełni jawne, że no nie jest, nie zawsze bywa dobrze z Jarosławem Kaczyńskim w jego wieku. I być może Nowogrodzka uznała, że rzeczywiście trzeba bardzo pilnie wzmacniać pozycję Andrzeja Dudy jako przyszłego lidera prawicy. Dlatego są te wyciszenie konfliktów PiS, Duży Pałac, okazanie konfliktów Macierewicz, Andrzej Duda i postawienie na Morawieckiego. Ale nie udało się tylko konfliktu załagodzić. Jeśli chodzi o Nowogrodzką, to najważniejszy polityk tej partii już jest w Pałacu Prezydenckim. Właśnie wszedł Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Brakuje tylko prezydenta Andrzeja Duda. Jeśli chodzi o konflikt na linii prezydent i minister obrony narodowej, to on wciąż jest, bo tuż potem, jak okazało się, że jest nowy premier, okazało się, że generał Jarosław Kraszewski nie dostaje pozwolenia na wgląd do dokumentacji niejawną. Właściwie jest prezydentowi do niczego tak naprawdę niepotrzebne, to są jego oczy i uszy w resorcie obrony. Więc pytanie, w jaki sposób nowy premier ten konflikt jest w stanie wygasić, bo na razie resort i obrony, no udaje, że nie ma go w mediach, ale dobrze wiemy, że w mediach stanowisko resortu obrony jest bardzo dobrze i głośno prezentowane. No, a pracownicy Kancelarii Premiera i Biura Bezpieczeństwa Narodowego nieustannie są w mediach, mówiąc o tym, jak to strasznie wygląda źle współpraca z resortem obrony przez resort obrony i ministra Antoniego Macierewicza. Końca nie widać, a tymczasem wszedł prezydent Andrzej Duda. A propos tego konfliktu, no to ja tak odebrałem to odebranie ostateczne certyfikatu panu generałowi Kraszewskiemu jako manifestację Antoniego Macierewicza zostaje i nigdzieś nie ruszam, bo niektórzy to odczytywali jako to taki łabędzi śpiew pana ministra, że to się... No i jest jeszcze proces odwołania, którą rozpatrzy nie kto inny jak urząd, no, nowy premier i ludzie powołani przez Mateusza Morawieckiego. No tak, ja to raczej odebrałem jako taką manifestację tego, że trwam na posterunku. Dzisiaj na piątek swój Twitter zapowiedział generał Kukuła, szef Wojsk Obrony Terytorialnej, uważa za najbardziej znanego człowieka Antoniego Macierewicza i też pojawiły się głosy, że skoro teraz generał Kukuła chce nagle opowiedzieć o dwóch latach postępu w budowie Wojsk Obrony Terytorialnej, to może to jest porównanie z ekipą Antoniego Macierewicza. Aczkolwiek ja tak tego nie zbieram, te dwa lata to jest okres podsumowań. Sam Antoni Macierewicz mówił w cytowanym przez portal niezależny.pl na spotkaniu z członkami Klubu Gazety Polskiej, że można mnie tak naprawdę odwoływać, tak? Ja robię swoje, od samego początku mówiłem, że tak będę robił. No i mówi, że można go odwoływać. Jeżeli chcecie, aby Armia Polska była armią polską, a nie armią, która na rozkaz rosyjski oskarża własnych pilotów, że zabili własnego prezydenta, żeby ukryć zbrodnię dokonaną przez kogo innego. Jeżeli chcecie ode mnie, abym ja promował i utrzymywał takich dowódców, żebym tak kształtował Armię Polską, to nigdy tego nie zrobię. Miał powiedzieć Antoni Macierewicz, że to jest elegancki szantaż moralny. A z drugiej strony rzeczywiście on nigdy nie ukrywał tego, że Polska i armia i w ogóle, no, potrzebuje oczyszczenia. Po 1989 roku takiego oczyszczenia nie było, a najtęższe głowy mówią, że doprowadzenie do porządku polskich służb, polskiej armii, to jest kilka dekad tak naprawdę, żeby wyciągnąć nas z tej fazy opóźnień. No ja, jak panowie wiedzą, miałem dosyć krytyczne zdanie na temat osiągnięć Antoniego Macierewicza i ta rewolucja kadrowa, którą przeszkodziła w polskiej armii, jak najbardziej mi się nie podoba. Panowie, przenieśmy się na chwilę do Pałacu Prezydenckiego. Mateusz Morawiecki, tak, Mateusz Morawiecki odbiera aktę powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę. Proszę pana premiera o złożenie przysięgi. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam
że zachowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. I premier, nowy premier Mateusz Morawiecki, właściwie brakuje tylko wotum zaufania. To jutro po expose. Sprawa już właściwie przesądzona, to jest ta formalność, jeśli chodzi o te prace parlamentarnych. I jest już oficjalnie nowy premier Mateusz Morawiecki. Teraz prezydent będzie odczytywał nazwiska i powoływał kolejnych ministrów, którzy będą składać podobną jak premier Mateusz Morawiecki przysięgę i będą podpisywać tekst roty przysięgi. To zajmuje trochę czasu, a potem jak wszyscy ministrowie zostaną zaprzysiężeni, nastąpi zwyczajowo przemówienie i prezydenta, i nowego szefa rządu. Czekamy w takim razie na przemówienie głowy państwa i nowego premiera Mateusza Morawieckiego. No i stało się. Dokonany jest ten akt, a w szeregu ministrów, którzy czekają na powołanie właściwie bez zmiany, czyli na nic, zdały się zapowiedzi o tym, że będzie to nie tylko kosmetyczna zmiana dokonana dzisiaj, a więc tak naprawdę Mateusz Morawiecki przyjmuje, no właśnie co, wszystkie konflikty, jakie były do tej pory, których nie udało się ugasić dla premier Beaty Szydło? No, to wygląda. Też, jeżeli rzeczywiście za chwilę okaże się, że żaden minister nie żegna się ze swoją taką, to będzie to sygnał, że szefostwo Prawa i Sprawiedliwości próbuje trochę rozbożyć ten szok, który wywołała nominacja Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że nie wszyscy byli zadowoleni z tej nominacji i być może kolejne roszady w rządzie Prawa i Sprawiedliwości mogłyby zostać odebrane po prostu już jako przesył. I to takie dawkowanie raczej emocji jest. I też zaczynam mieć takie przekonanie, że... To jest taki wybieg pozwalający na oswojenie się z sytuacją. Na pewno trzeba to odczytywać, ale też trzeba to czytać oczywiście w kontekście tych konfliktów wewnętrznych z Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu ich nie zaostrzyć. Tak? No już Mateusz Morawiecki jako to obce ciało już wyjątkowo denerwował paru prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Aktyw partyjny też pewnie nie jest specjalnie zadowolony z tej nominacji, więc dodawanie im jeszcze kolejnych motywów, żeby dostać zawału serca, to chyba trochę litości ma szefostwo. Prezydent wyraźnie zadowolony z podpisania i z powołania nowego premiera. I właśnie złożył swój podpis. Nie widzę w tym tłumie gości pani minister Strażyńskiej. Jest, wchodziła, tylko stoi. Nie zmieściła się w kadrze, ale jest. No cóż, ten optymizm pana prezydenta chyba to jest takie trochę zaprzeczenie. Pamiętam w piątek jedno ze zdjęć, które zostało wrzucone chyba przez kancelarię prezydenta, gdzie pan premier Morawiecki i marszałkowie Senatu i Sejmu na jednym zdjęciu niezbyt zadowoleni byli z tego, że pozują do jednego zdjęcia, więc chyba te uśmiechy należy odczytywać jako taki urzędowy optymizm w pewnym sensie. Ja myślę, że nie, że doskonale teraz wie, że mam swojego premiera, swój rząd, będzie miał duży wpływ na Mateusza Morawieckiego i że może być z tego zadowolony. No to podziwiam optymizm Wojtka dotyczący tego, że jeżeli tutaj będzie miał wpływ na Mateusza Morawieckiego, bo raczej odczytywałbym to jako Mateusza Morawieckiego, osobę, która jednak będzie przede wszystkim słuchać Jarosława Kaczyńskiego i z nim konsultować swoją politykę. A na razie okazuje się, że jest bardziej niezależny od Jarosława Kaczyńskiego, chociażby dowódcy, taki mały przykład. Wczoraj w miesięcznicy Smoleńską najpierw pojechał do Radia Maryja, a dopiero potem teraz później pojechał na miesięcznicę, co w przypadku polityków ubiegających się o łaski Jarosława Kaczyńskiego może być uznawane za pewien akt desperacji, odwagi, niezależności. A tymczasem spełnia się to, o czym mówili panowie przed chwilą. Mateusz Morawiecki jest super szefem rządu, super premierem, bo po raz drugi składa tekst z przysięgi i podpisuje tekst roty, ponieważ przynajmniej do stycznia Mateusz Morawiecki jest nie tylko premierem, ale też ministrem i finansów, i rozwoju. Prawdziwy człowiek renesansu, można powiedzieć. Czy to nie jest za duże obciążenie? No wydaje mi się, że... Czy to może jest w sam raz wyzwanie do takiego człowieka, jakim jest Mateusz Morawiecki? Myślę, że nawet na głowę Mateusza Morawieckiego to może być trochę za dużo. Beata Szydło, wiceprezesem Rady Ministrów. Na razie nie wiemy, czy będzie miała jakąś takę premię. No, raczej nie. Ciekawe, co powiedziała teraz panu prezydentowi na ucho. No to prezydent teraz nie ma być szczęśliwa. I to rzeczywiście nie są te obrazki, jakie oglądaliśmy dwa
lata temu. To wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Premier czytuje tekst przysięgi, ma być wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wrócę do pytania w takim razie za chwilę jeszcze o roli premier, ale Mateusz Morawiecki, może to jest idealna rola? Dwa resorty na głowie plus szefowanie całemu rządowi i taki podział kompetencji, no, że trzeba będzie być i za granicą, i w Polsce, i w Warszawie i wydawać bardzo jasne, klarowne polecenia. Być może Mateusz Morawiecki będzie do tej roli idealnym człowiekiem, biorąc pod uwagę, że zarządzanie ma opanowane. Wydaje mi się, że już samo bycie premierem jest tak zajmującym zajęciem i tak obciążającym, że jeszcze zrzucanie na barki wątłe przecież pana premiera dodatkowych obowiązków może być raczej obciążeniem. Tylko w tej chwili ma pełną swobodę, może robić właściwie, co mu się, może robić, co mu się formalnie podoba. Tak, zgadzam się, ale to oczywiście to, jak będzie wyglądać polityka prowadzona przez Mateusza Morawieckiego, nie będzie jedynie widzi mi się wizją Mateusza Morawieckiego, ale tego, co będzie mu suflować Nowogrodzka. Bo to trudno uwierzyć, że Mateusz Morawiecki nagle stał się super premierem, tylko formalnie, mając kilka resortów pod ręką, będąc premierem, ale też prowadząc absolutnie. No to Wojciech Wypremacki, w takim razie to same pytanie do pana i kontynuując wątek, który poszedł Tomasz Walczak. Czy Mateusz Morawiecki będzie super premierem, który też będzie miał super możliwości podejmowania decyzji na poziomie już takim wyższym, może z imprimatur prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno Morawiecki będzie przykładem człowieka, który chyba najszybciej w historii, po 89 roku, a będąc człowiekiem, znikąd na scenie politycznej, zdobył olbrzymie wpływy. Natomiast co do bycia super premierem, wydaje mi się, że to tak naprawdę jest okres miesiąca do półtora, przy czym trzeba pamiętać, że za chwileczkę mamy święta Bożego Narodzenia i okres noworoczny, kiedy w polityce również tej europejskiej niewiele się dzieje. To jest okres wyciszenia, kiedy ludzie nie włączają wiadomości, nie chcą słuchać tego, co się dzieje w polityce. To jest również okres, kiedy politycy rozjeżdżają się do domu. To będzie czas dla Morawieckiego na spotkanie się z ministrami swojego rządu, na podjęcie pewnych decyzji personalnych i myślę, że 5 stycznia to jest ta data o wiele ważniejsza niż dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o nowy rząd i wtedy poznamy tak naprawdę rzeczywisty skład tego rządu, z którym Morawiecki będzie pracować przez najbliższe 2 lata. W czasie naszej debaty, kto troszeczkę odciąży z obowiązka Morawieckiego. W czasie naszej debaty wicepremierem została nie tylko Beata Szydło, ale także raz jeszcze Piotr Gliński jest także wicepremierem, tam kolejni ministrowie przyjmują akty powołania przez prezydenta na stanowisko nowych ministrów w rządzie. Mateusza Morawieckiego, właściwie z jedną zmianą, która dotyczy wicepremier Beaty Szydło. Mam uczucie déjà vu, jakbym oglądał 16 listopada 2015 roku, kiedy powoływany był rząd Beaty Szydło przez prezydenta Andrzeja Dudę. Te same twarze, te same nazwiska, z tą jedną różnicą, że premier Beata Szydło jest wicepremierem, a premierem jest były wicepremier Mateusz Morawiecki i z tą jeszcze jedną różnicą, taką znamienną, że jest zdecydowanie mniej radości w Pałacu Prezydenckim. No cóż, wiele musi się zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Widać, że te przetasowania w rządzie na razie jakoś niespecjalnie wychodzą, jeśli chodzi o jakąś zmianę treści, bo na razie tylko forma się trochę zmienia. Tak? Formą jest to, że po prostu światowiec Morawiecki będzie teraz premierem, a nie wicepremierem. No ja mam takie wrażenie, że to też zwiastuje trochę to, że próżno oczekiwać, bo przynajmniej na razie, czekamy tak cały czas na styczeń i na tą głębszą rekonstrukcję rządu, która obejmie różnych ministrów, ale na razie wszystko zostaje po staremu. Tak? Najbliższy miesiąc raczej będziemy słyszeć to samo, co słyszeliśmy przez ostatnie 2 lata. No i a propos jeszcze tego zaprzysiężenia 16 listopada 2015 roku, ja pamiętam, że wtedy... To za chwilę, panie redaktorze, bo jeśli chodzi o to déjà vu i to, że wszystko zostaje po staremu, to po staremu zostaje też minister rolnictwa. Innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż mu. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Mówił były już teraz znowu po raz kolejny minister rolnictwa, ale w rządzie Mateusza Morawieckiego Krzysztof Jurgiel. No kolejna rzecz, która właściwie nic się nie zmieniła. Przerwałem panu redaktorowi. Chce pan dokończyć myśl? Przyznam się, że trochę mnie uciekła, więc może przepraszam najmocniej. Więc oddaję głos na razie Wojtkowi. Chciałem zauważyć, że kolejni ministrowie tak naprawdę, którzy wykonywali tego aktu 2 lata temu, dokonują tego
tego aktu. Ponownie właściwie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że premierem jest zupełnie inna osoba. A teraz Andrzej Adamczyk, bardzo krytykowany i typowany do dymisji minister infrastruktury, kolejny raz dostaje akt powołania na ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego, Wojciech Abramowski. Znaczy myślę, że nie ma takiej radości, takiego entuzjazmu przy tej bilansie, głównie dlatego, że członkowie rządu wiedzą, że to powołanie tak naprawdę to jest na ten okres przejściowy, na okres miesiąca i że tak naprawdę iluzja. Może mieć takie przeświadczenie, pana zdaniem? Znaczy, znając kulisy, częściowo znając kulisy razu Zana Wąbrowskiej i tego, co się mówi w samym PiS-ie, że jednak Jarosław Kaczyński już w lipcu zapowiadał, że jesienią się przyciągnęło do grudnia i przyciągnie się jeszcze. Będzie dokonana ocena pracy kilku resortów i kilku ministrów na pewno nie obroni swojego stanowiska. Z tego wynika, że ta zmiana muszą nastąpić. Znaczy nie ma sensu robić rekonstrukcji, zmieniając wyłącznie samego premiera. Gdyby PiS chciał to zrobić, uznał, że jest potrzebna wizerunkowa zmiana i zastąpienie Beaty Szydło, jak mówi Tomek, światowcem Morawieckim, to po prostu by to zrobiono jednego dnia, ogłaszając, że pani premier z jakichś tam powodów osobistych, rodzinnych, zdrowotnych, jakichkolwiek innych, desygnowanie do innych zadań, zostanie wicepremierem, a Morawiecki będzie premierem. Nie robiłoby z takiego wielkiego idealnego rekonstrukcji rządu bez zmian chociażby dwóch najsłabszych miejsc. W tej chwili PiS jest zmuszony już tak naprawdę, nawet gdyby nie chciał przynajmniej jednego, dwóch, trzech ministrów poświęcić na żer opinii publicznej, dokonać tej rekonstrukcji i doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie nikt nie jest poświęcony. Mówiło się od wielu miesięcy o kilku nazwiskach, to pożądano nazwiskach kilku ministrów, nie wspominając już o ministrze środowiska czy ministrze rolnictwa. I ministrze infrastruktury w tej chwili swoje powołanie odbiera minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. O jego odwołaniu też się mówiło. No i na razie wszystko jest, zostaje ministerem. Od kilku tygodni z współpracownicy ministra Anny Starzyńskiej otrzymują od pana Błaszczaka i ludzi pana Brodnickiego, czyli ludzi blokowanych do tej pory w kancelarii premiera, też było polecenie, że mają przekazywać kompetencje, informacje, prace, które robił resort cyfryzacji. A tymczasem minister Anna Strażyńska jest w kolejce do odebrania. Oczywiście, natomiast jest pewnie w tej kolejce na te kilka tygodni resort z ministra cyfryzacji padnie łupem. Czy dla pana jest to oczywiste? Jaki to ma sens? Ja się założyłem. Gdybyśmy mieli tłumaczyć słuchaczom, wyborcom, na czym to polega, jaki to ma sens. Ja się założyłem o to, że pani minister Anna Starzyńska, którą bardzo dobrze cenię, odejdzie z rządu. No, musiałem dokonać wpłaty na szlachetną paczkę z tej okazji, ponieważ mój szanowny interlokutor powiedział, że skoro jest w rządzie, no to w takim razie płać. Ale też zadeklarował, że w styczniu, jeżeli rzeczywiście odejdzie z tego rządu, to on też dokona wpłaty. Ale ktoś nie będzie miał szlachetną paczkę w swoim domu. Tak jest. Natomiast wiem tego, że takie zmiany tak naprawdę nie są niczym nowym, jeżeli chodzi o gabinety polityczne. Tomek powiedział, że zmienia się forma, a nie zmienia się narracja, ale ta narracja przez 2 lata przynosiła sukcesy rządowe PiS, przez wysokie notowania rządu, dobra popularność, wysoka rozpoznawalność i popularność Beaty Szydło, to był efektem narracji jej gabinetu. W tej chwili ona będzie wicepremierem, pewnie będzie dalej odpowiadać za pewnego rodzaju narrację, być może rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, obliczono na rynek wewnętrzny Polski, natomiast zmieni się tylko forma, którą będzie prezentował teraz premier już, przepraszam, Morawiecki, premier Morawiecki. Przypomnę tylko, że nie będzie to nowatorskie odkrycie, bo pisać o tym pani minister Jakubowska na Twitterze parę dni temu, że przecież takie zmiany były też w rządzie SLD, kiedy Cimoszewicz, będąc premierem, zostawał minister spraw wewnętrznych. Dużo w takim razie do wyjaśnienia będzie miało Prawo i Sprawiedliwość swoim wyborcom. Kolejny minister Marek Gróbarczyk odebrał notę powołującą go jak powołania na ministra, a teraz wspomniana minister cyfryzacji Anna Starzyńska, która jak panowie się niemal zakładają nawet w styczniu, pożegna się ze swoim urzędem. Przez kilka tygodni będzie jeszcze ministrem cyfryzacji, czyli to będzie taki czas przekazywania kompetencji przez poszczególnych ministerów, na przykład do stycznia, ewentualnie godzenia się swoim własnym losem już ostatecznie. Czy te decyzje, zdanie panów, już zostały podjęte, kto w styczniu odejdzie, czy jeszcze nie potrwają jakieś negocjacje, może zakulisowe jakieś rozgrywki i próba walki do ostatniej chwili o swoje stanowisko. Wracając do tego, co się działo u zmiany premiera i tego przedłużającego się procesu zmian, który wynikał moim zdaniem przede wszystkim z tych wewnętrznych tarć w Prawie i Sprawiedliwości. Najbliższy miesiąc też, jeżeli ta zmiana oczywiście w styczniu nastąpi, też raczej będzie czasem ostrych walk frakcyjnych, podziału łupów, targowania się kto co dostanie, komu co się należy. Raczej spokoju na święta większość polityków prawa
Prawa i Sprawiedliwości nic nie będzie, aż na pewno nie będą mieli tego spokoju. A obywatele będą mieć spokój na święta? Obywatele, czy obywatele RP, bo to zimne. Obywatele RP nie mają raczej spokoju. Obywatele, którzy dymią na ulicę. Ja mam wrażenie, że obywatele już jutro w Warszawie przed Sejm i Senat, więc raczej spokoju mieć się nie będą. No, kto wie, życzymy im spokoju. Jeżeli chodzi o obywateli naszego pięknego kraju, no to... Obywateli w ogóle. Obywateli w ogóle, 38 milionów naszych współrodaków, interesują się polityką. Tak, wydaje mi się, że już będą mieli spokój, no bo już mają trochę dosyć tego, co się dzieje wokół tego dzieje. To jest tak, tak się już nudne stało, jak po prostu najgorsza telenowela. A tymczasem minister sportu Witold Mańka ponownie zostaje ministrem sportu. Drugi raz w swojej historii. Nie pobije ministra Jana Szyszki. Teraz ministrem dostaną o sprawę. No chyba tam jest jakieś wyrównanie, tam, jeśli chodzi o to. Ale to zobaczymy. W każdym razie w związku z odwołaniem z pewnością przysługuje im prawo do odprawy, ale nie mogą go nie wziąć. To Mateusz Morawiecki zarabiał dziennie 10 tysięcy złotych, a zrezygnował z takich zarobków po to, żeby być wicepremierem, a teraz premierem i swoje uposażenie przekazywał i część dochodów na cele charytatywne. Jako wicepremier w rządzie premier Beaty Szydło. Wciąż rzeczywiście trudno się przyzwyczaić. Nawet jeśli mają ministrowie prawo do odprawy, to pewnie niedługo będą bardzo poważne zlustrowani, czy z tego prawa skorzystali, czy też nie. A wracając jeszcze do naszych obywateli, tego, czy będą mieli spokój na święta, myślę, że tak jak wspomniałem, już są zmęczeni tą rekonstrukcją. Już... No, rekonstrukcja praktycznie za nami, jeszcze coraz mniej się ekscytują tym, co tam się dzieje w rządzie. Reforma sądów też praktycznie za nami, brakuje jeszcze zgody Senatu i podpisu prezydenta. Ordynacja wyborcza będzie jeszcze przed nami, ale właściwie coraz mniej zostaje tych miejsc konfliktowych. Tak mi się wydaje, przynajmniej do końca tego roku. No tak, to będzie kwestia, kiedy te informacje rekonstrukcji tak naprawdę znikną z mediów, bo okres świąt, bo tak jak powiedział Tomek, ludzie się już nie pasjonują, zresztą generalnie się nie pasjonowali. Teraz się była taka, to był dobrze odbierany rząd przez większą część opinii publicznej i to nie były emocje na zasadzie takiej, czy nas zastąpi ktoś fatalnego ministra, jakiś dobry kandydat na ministra, tylko raczej a kto, a może się założymy, a ten zostanie, a dlaczego. To będą teraz kuluarowe rozmowy, kuluarowe negocjacje, pewnie niekiedy bardzo ostre. No i będzie na światło dzienne na pewno wychodzić. Znaczy ja się zastanawiam... Znaczy, jeżeli mogę dokończyć, tylko pan redaktor wspomniał, że ta rekonstrukcja ma być dzisiaj, a znowu mówi się o kolejnym dacie 5 stycznia, ale proszę zwrócić uwagę, że Krzysztof Czerski... A 5 stycznia, tak? 5 stycznia. Już coś konkretnego znowu? Tak, taki źród, taki frazesze. Krzysztof Czerski na przykład dopiero kilka dni temu dostał propozycję oficjalnie, że ogłoszono kilka dni temu, że dostał propozycję, żeby został ministrem zagranicznych. Potwierdziło to i kancelaria premiera, i Nowogrodzka, i Duży Pałac. I tak naprawdę podejrzewam, że to jeszcze, jeżeli też ta oferta padła kilka dni temu, to jeszcze nie ustalono warunków, na których miałoby się to odbyć, z zakresu kompetencji, z zakresu współpracy, tego, czy nadal by na przykład współpracował z Dużym Pałacem, a jak miał być udział w tym, w polityce zagranicznej prezydenta, jak i jego jako byłego prezydenckiego minister, prawda? I to są kwestie, które będą ustalone w ciągu najbliższych przedświątecznych tygodni. Mnie jedna rzecz zastanawia. Tomasz Walczak. Tutaj wielokrotnie powtarzam, że jakby rząd, który zajmuje się tylko sobą, to jest fatalny rząd, bo przede wszystkim ma się obywatelami zajmować i już ta epopeja rekonstrukcyjna, no, nie zajmuje się obywatelami. No na razie nie słyszę o genialnych pomysłach, które miałyby jakoś polepszyć życie naszych obywateli. I właśnie to zastanawia mnie, co po tej rekonstrukcji, kiedy ona się już wreszcie dokona, już czy pomijają wzrost gospodarczy, 500+, no tak, ale to już było, to już jest. Wyższe emerytury, no niższe wiek emerytalny. U nas po prawej stronie jest troszeczkę inna teoria, że bardzo bardzo ten rząd, który zajmuje się sam sobą, a nie zajmuje się obywatelami. No tak, no co kto lubi, ja chciałbym, żeby... Jest jeszcze wiele rzeczy do zmienienia w tym kraju i zastanawiam się, czy po tej rekonstrukcji, kiedy się już w Polsce, tak, w tym kraju, w Polsce, w Rzeczypospolitej Polskiej, zastanawiam się po prostu, jaki będzie kolejny krok, który porwie tłumy, tak, no. Pierwsze dwa lata upłynęły pod znakiem 500+, który, jak wiemy, no, sprawił, że Prawo i Sprawiedliwość się detronizuje wszystkich innych w sondażach. Który sprawił, że w większości Polaków żyje się dużo lepiej. To nie ma co do tego wątpliwości. Tak, ale 500+ to już jest, to działa, całe szczęście, poprawia los ludzi. Ludzie się do tego przyzwyczajają. Zastanawiam się, czy na te kolejne dwa lata, które zostały Prawo i Sprawiedliwości u władzy, czy znajdzie się coś, co równie silnie pobudzi emocje i wzbudzi taki entuzjazm społeczny, jak zrobił to 500+, bo po tej rekonstrukcji wydawałoby się, że logicznym też ciągiem będzie
właśnie znalezienie jakiegoś nowego modus vivendi, tak? Mieszkanie plus no właśnie, konstytucja dla przedsiębiorców. No tak, no to mówmy się, że konstytucja dla przedsiębiorców interesuje tylko... Na etapie wdrażania, ewentualnie oddawania i na etapie wykończenia i mieszkanie i konstytucja dla biznesu. No tak, no to mieszkanie plus, nawet już w samym Prawie Sprawiedliwości są sceptyczne głosy co do tego, że za wolno to wszystko idzie. Rzeczywiście dopiero chyba 400 pierwszych mieszkań zostało oddanych i na razie nie widać, żeby ten program jakoś zamienił się w wielki projekt. Jeden z powodów zmiany. No tak, no ale też nie sądzę, żeby w ciągu tych 2 lat udało się zbudować tyle mieszkań, żeby jakoś realnie wpłynąć na życie ludzi. Na pewno nie w takim stopniu, jak wpłynęło 500+. I tak się właśnie starałem, mówię, co wymyśli Prawo i Sprawiedliwość, żeby te tłumy za sobą porwać i utrzymać to wysokie poparcie. No bo może się okazać, że ten serial rekonstrukcyjny sprawi, że w jakiś letarg wpadnie Prawo i Sprawiedliwość. Mówię, od zajmowania się samym sobą już może zabraknąć siły, żeby wprowadzać kolejne jakieś rewolucyjne zmiany, które wpłyną na życie zwykłych ludzi. Jeśli bym go kolegi nie bagatelizował pomysłów Morawieckiego, ile uda mu się je zrealizować, poprawiając sytuację przedsiębiorców w Polsce, oczywiście podkreślam, o ile uda mu się je zrealizować, bo na razie jego zapowiedzi innowacyjnej Polski, łatwiej dostępie do kredytów bankowych, do informacji gospodarczej są tylko i wyłącznie zapowiedziami. Natomiast jeżeli uda mu się poprawić sytuację przedsiębiorców, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, to wpłynie to również na sytuację finansową pracowników wielu firm. Poprawi to sytuację finansową i to również będzie odbierane jako sukces rządu. Ja bym nie dramatyzował tak z tą sytuacją. Przedsiębiorców mają całkiem nieźle w tym kraju, więc skupianie się na przedsiębiorcach... Polsce. Dobrze, w Polsce. Niech będzie Wojciech Wetranowski. Tymczasem kolejni ministrowie, dodam, odbierają akty powołania i składają przysięgę. W kancelarii premiera zostaje i Beata Kempa, i Elżbieta Witek, i Henryk Kowalczyk, jak się okazuje, też jest wciąż ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ministrem jest także jako koordynator służb specjalnych, tak jak był przedtem Mariusz Kamiński. Spodziewamy się za chwilę wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, co też takiego powie głowa państwa, a potem wystąpienia nowego premiera Mateusza Morawieckiego. No ja pamiętam, że po tym ostatnim powołaniu, praca myśl, która mi umknęła wcześniej, pamiętam, że po tamtym powołaniu rządu w przemówieniu pana prezydenta pojawiły się wierno poddańcze, wręcz hołdy składane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mówię o tym geniuszu, który stworzył ten rząd. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Autopromocja. Choć wszystko się zmienia w zaskakująco szybkim tempie i podobno nadciąga era tak zwanego kobiecego stylu przywództwa, nie odbiera to kobietom kobiecości, szminki, szpilek, no i stanu flow. O swoich życiowych pasjach i pracy, odważnych decyzjach zmieniających życie oraz konsekwencjach, a także wyzwaniach, wątpliwościach, które w tej codzienności im towarzyszą, opowiadają empatycznie i emocjonalnie w każdą niedzielę po 13:00. Kobiety. W audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Zapraszam i czekam na państwa. Maja Kluczyńska. Kiedy zima atakuje mrozem i nieprzyjemną aurą, wsiada w zakupiony przez siebie autobus i jedzie pomagać bezdomnym. Doktor Radosław Hoffman, pracownik Uniwersytetu Handlowego w Poznaniu, będzie moim gościem już dziś o 20:35. Maciej Woźniakiewicz, Społeczeństwo Obywatelskie, Reaktywacja. Zapraszam. Autopromocja. Obłogosław.